Stało mi się słonie, pokarmiacz na Sumatrze. Siemano, witam serdecznie moi drodzy, Piotr Polo Przewarski. Pierwszy dzień po powrocie z dżungli. Ogarnięty, w miarę zrobione pranko, coś tam już pomalutku schnie. Wybieramy się dzisiaj, słuchajcie, do sanktuarium słoni. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem na takiej wycieczce, zatem zapraszam do oglądania. 4 dni w dżungli minęły bardzo szybko. Temperatura tutaj w Bukit-Lawang jest nieco, bym powiedział, chyba wyższa i jest nieco bardziej słonecznie jak w dżungli. Jeżeli nie oglądaliście odcinków z wyjścia do dżungli 4-dniowego, zapraszam na playlisty, cofnijcie się odcinki wstecz, byście mieli możliwość zobaczenia, jak wygląda takie zorganizowane wyjście na kilka dni do dżungli. Spanie, można powiedzieć, niemalże pod gołym niebem, pod jakąś tylko taką skromną budą. Ogarniamy się i lecimy z całą ekipą z Polski właśnie na sanktuarium. Cieszy mnie wykorzystywanie wszelkich opcji, aby dbać o ekologię. Tutaj między innymi macie butelki plastikowe, no i zrobione z nich są doniczki. Bardzo spoko, żeby wszystkiego nie wyrzucać. Dodatkowo oprócz tego jeszcze można te niektóre butelki, zamiast kupować nowe, po prostu napełniać tutaj sobie i dbamy oczywiście o ekologię. Przechodzimy jednym z mostów wybudowanym, aby przekroczyć rzekę, którą spływaliśmy w dniu wczorajszym podczas raftingu. Jedna z chyba bardziej popularnych atrakcji tutaj w Bukit-Lawang, aby właśnie spróbować tego raftingu. Płynie się jakieś 30 minut. Przepiękne widoki natury, naprawdę panorama jest niesamowita. Będę chciał chyba sobie tutaj troszkę dłużej zostać, kilka dni, żeby bardziej poczuć ten klimat tej wioski. Nie tylko zorganizowane wycieczki, ale chciałbym jeszcze troszkę samemu sobie gdzieś później pochodzić w takie miejsca, gdzie niekoniecznie turyści wchodzą, pochillować sobie, skupić się na kilku innych aspektach i pokazać wam jak najwięcej ładnych ujęć. Jak oglądaliście moje odcinki z Indii, to bardzo podobna panorama była w miejscowości Kasol. Też było mnóstwo zieleni, tylko były troszkę wyższe górki. Również taka rzeczka płynąca i wkoło domki. Dodatkowo bardzo mała mieścinka. Polecam obejrzeć
odcinki z Indii. Jeżeli kogoś interesuje Was ta część świata, a ja właśnie przechodzę przez most, to jest z jednej strony metalowe rurki, ale tam kawałek dalej bambusowe, które niekoniecznie były jakoś dobrze zrobione. Ogromny spokój, muszę powiedzieć, nie ma nie wiadomo jakiej ilości turystów, naprawdę jestem w stanie powiedzieć, że minimalna ilość, ale wydaje mi się, że w sezonie suchym, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, tych turystów powinno być więcej. Teraz po prostu niski sezon, jest to sezon mocno deszczowy, więc większość turystów teraz na przykład jest w Kambodży, Tajlandii, Wietnamie, a Indonezja bardziej na te miesiące, które mówiłem, czyli czerwiec, lipiec oraz sierpień, a ja chciałbym nabyć butelkę wody. No i ruszamy pomału na dwie furki w stronę sanktuarium. Czekaj, yes. Co jak słuchajcie, klima wyjeżdża na bogata dzisiaj. Niestety druga strona medalu, takich pięknych miejsc. Naśmiecone wszystko. Wjeżdżamy do lasu po raz kolejny. No już piąty dzień z rzędu. Tutaj na Sumatrze szybko ten czas leci. Jedziemy. Taki mostem, patrzcie, wow. Myślałem, że dość blisko są te słonie, no ale okazało się, że prawie 2 godziny w jedną stronę, więc daleko. Raczej sobie byście na piechotę nie doszli. Nie wiem czemu ciągle miałem w głowie, że jakieś 10-15 minut i będziemy na miejscu, ale jest daleko. Oczywiście nikomu to nie przeszkadza. Obserwujemy sobie takie tutaj życie mieszkańców na wiosce indonezyjskiej, warunki drogowe, jak widać, słoneczko wyszło, a my się delektujemy widokami. Dojechaliśmy 2 godziny z groszem. Kosmos, odległościowo to jakieś może 30 km. Niestety wszędzie olej palmowy. Napisałem komuś na Instagramie, że nie widziałem wcześniej, bo przez pierwsze 4 dni nie widziałem w ogóle, będąc w dżungli. Tutaj niestety całą trasę widzieliśmy tylko i wyłącznie to. Muzyczka jakaś, zobaczcie, barbershop w takiej budzie. Coś pięknego. Idę wam nagrać karaoke jakieś, chyba to jest indonezyjskie, albo ktoś śpiewa, chyba tak z radia leci, aż tak fałszuje. Ale to nie, to wariat tam śpiewa, idę go nagrać. Patrzcie jak leci. Ale wariat, słuchajcie, poleciał. Przypomniało mi się karaoke w Kambodży z Miszą. Pozdrawiam mordeczko. Też takie wariaty gdzieś tam po robocie. Budowlańcy śpiewali karaoke, tylko nam ten naprawdę dawał radę. Ten tak średnio. No ale ważne, że jemu się podoba. A my idziemy, moi drodzy, na obiad, ponad 2 godziny jazdy tutaj do tego sanktuarium słoni. Nie wiem ciągle czemu, wydawało mi się, że jest blisko, ale ważne, że już na miejscu dojechaliśmy. Jest po godzinie 12, najpierw mamy posiłek, a później idziemy do słoni.
jest taki most do przejścia. Ciutkę buja, ale bardzo spoko. Ładne widoczki. Rzeka. Dzieciaki się bawią w kółkach. Chowam telefon i idziemy. Co jest ciekawe, moi drodzy, przejście takim mostem kosztuje 3000 rupii. To nie jest dużo. To jest ogólnie około złotówki chyba, jeżeli się nie mylę. Ludzie sobie po prostu chyba budują takie mosty na swojej posesji gdzieś, albo obok posesji. I później kroją jakieś tam pieniądze. Ten most to jest u nas pod hotelikiem. Też ten mały za przejście chyba powinno być 2000. Nie widziałem nigdzie nikogo, kto by zbierał opłatę. Może wcześniej po prostu było coś takiego wprowadzone. Teraz najprawdopodobniej nie ma. Zobaczcie. Trzyma się tutaj zabetonowane. 10 osób maksymalnie. Chyba nie runie. Jakby ktoś nie wiedział, to w taki sposób rosną ananasy. Nie wiem, pamiętam jak kiedyś pojechałem pierwszy raz do Azji. Wydawało mi się chyba, że to gdzieś, wiecie, na drzewie. A to są takie tutaj malutkie krzaczki. No i rośnie sobie ananas. Jeden, tam drugi. Więc jak ktoś nie wiedział, no to już wie. Bardzo lokalny vibe'ik tutaj. Nasza rodzinka rozbiła się z muzyczką nad wodą i palet. Dobry melanż. Do zdjęcia wszyscy. W drugim samochodzie jadącym z nami na tą plażę, można powiedzieć tutaj, jechało małżeństwo z Niemiec. Mieszkają w tym samym hotelu co my z dzieckiem. No i widziałem, że postawił drona na Wika trójkę. Słuchajcie, postawił go na takich kamieniach pod takim sporym skosem i za czym wystartował, powiedziałem, to nie jest mądre. No i widziałem, że nie dość, że wystartował pod takim kątem i ten dron mógł zahaczyć śmigiełkiem o kamień, nie zobaczył, co jest na górze nad nami, czyli poleciał do góry, zamadował o liście tym dronem, ale odleciał i za chwilę ktoś mnie pyta, zgubi? Ja mówię, nie, te drony są na tyle inteligentne, że raczej nie powinien. I widzicie, to duże drzewo w tle, oblatywał je, nie patrząc, co tak naprawdę jest obok. No i powiem wam, że w to drzewo chyba, które jest tutaj, przypieprzył z boku. Ja tak patrzę, pakuję, chowa telefon, chowa joystick, a dron nie wrócił. Ja podchodzę, mówię, hej, gdzie jest twój dron? A on mówi, nie ma. Ja mówię, to nie ma. No i nawet nie potrafił wejść, słuchajcie, w aplikację, żeby sprawdzić te logi, jak to w ogóle wygląda. No i ja mu wszedłem i pokazałem ostatnie wideo, gdzie właśnie nagrywało się to drzewo i robiąc kółko zahaczył o kolejne. Tak więc, jeśli to jest to drzewo, to faktycznie jest blisko i ja bym na jego miejscu po prostu poszedł poszukać. Ale gościu powiedział, że nie chce, także no szkoda. A to słuchajcie, nie tani dron, bo jakieś 6,5 koła złotówek na pewno. No dobra, przespacerowaliśmy przez rzekę i udajemy się w kierunku miejsca, gdzie jest słoń. Nie wiem, czy jeden wąs. Ile jest słoni? Podobno dużo. Podobno dużo, które są tam bardzo dobrze traktowane, nie wolno na nich jeździć, tak? Tak. Nie wolno na nich jeździć i sanktuarium, one są chyba uratowane z tej dżungli, ponieważ tak jak widzieliśmy, to niestety było bardzo dużo oleju
a palmowego, no niestety ten las wcześniej, który tutaj był, dżungla była wycięta na rzecz właśnie tego oleju, no i później powstają takie sanktuaria, które po prostu zajmują się ludzie pracujący tam, zajmują się tymi zwierzętami. Tak samo jest na przykład na malezyjskiej części Borneo, gdzie też jest bardzo dużo tego oleju palmowego, no i tam też trzeba było utworzyć sanktuaria, aby te zwierzęta miały opiekę, ponieważ nie mogły się odnaleźć już, że tak powiem, w tym lesie, który został później posadzony. I przykra sprawa. That's why we have rules here. We need people working with elephants. So when the people with elephants go into a private land, so they just push back to the national park, because elephants, it's more safe in this national park, not in the village. Mm-hmm. You know what I mean? Yeah. So I know there's so many people also hate, because why you not release the elephants? Why you not just leave them free? It's too dangerous, because our government have programmed to repopulate. Conservation. Yeah, we want to make more elephants. Yeah. We want to make more babies. Okay. Sometimes it's hard because they have a virus. Harvest virus is also the most dangerous virus for the elephants. They have virus since when they're born, but because the baby elephants before 10 years is not guaranteed to live because they don't have enough strong body. That's why the mother, they need to teach what they eat in the jungle. Sometimes it's medicine for them. That's why. Okay. Yeah. But after 10 years, the baby can be guaranteed to be alive because they are strong enough for the body. And they also have mother like that here. Okay. Before we have only 7 elephants, we also had elephants. 2 elephants was died a couple of years ago because it's a bit old. Elephants, Sumatran elephants can be alive until more than 100, just like same like human. Jesteśmy, patrzę. Ale mordka fajna. Dobra, jeszcze będę. A to malutki jest. Tak jak słyszeliście, nie wszystko się udało nagrać, bo zanim włączyłem kamerę, ten pan już opowiadał o tym, że często słonie opuszczały park narodowy w poszukiwaniu jedzenia. Bardzo też często niszczyły farmy ludzi. Ludzie próbowali je odgonić. Niekoniecznie było to wszystko bezpieczne, kontrolowane. Wcześniej też były przypadki kłusownictwa i oni starają się, aby te słonie były tutaj, były pod kontrolą, żeby pomóc im, ponieważ słoń do 10 roku życia nie jest w stanie sam zrobić nic na wolności. Tak jak powiedział ten pan przewodnik, muszą być ciągle pod opieką matki, więc oni tutaj muszą pilnować, aby te słonie były tutaj w ten sanktuarium. Na nich się nie jeździ, nie robi się zdjęć, tak jak w Tajlandii, że sobie dosiadacie słonia i sobie śmigacie. Tutaj można z nim jedynie chyba pójść pod wodę i je umyć. Z tego co wiem, to nic więcej. No i jakby dbają. Oni chcą, aby na Sumatrze tych słoni było więcej. Oni mieli tylko 7 osobników. Na chwilę obecną mają 10 dużych słoni i 5 małych. Więc można powiedzieć, idzie to w dobrą stronę. Elephant, they eat 10% from the body. Yeah. So if the size like 2,500 kilograms, so they eat 250 kilo every day. Hard things also. I see. Ooh. That's why they're strong. Sometimes careful above you because. Actually, the leader is the female, in the wild, in the group. Patrzcie, to jest odcisk. Słuchajcie, nieźle co? Taki mały, 5-miesięczny, waży 200 kg. Zachciało mi się słonie dokarmiać na Sumatrze. Tam teraz trwa mycie tych słoni. Jakoś nie miałem ochoty tam podchodzić i ogólnie żaden z turystów nie siadał na te słonie. Są tylko i wyłącznie osoby odpowiedzialne za
można powiedzieć, układanie i pracę tych zwierząt, więc tutaj turyści tylko i wyłącznie byli, że tak powiem, przy myciu i to w zasadzie tyle. Zadawałem też dużo pytań. Pytałem, dlaczego tutaj na przykład są miejsca, gdzie dosłownie można podpiąć łańcuchem. Powiedzieli mi, że bardzo często osobniki męskie są agresywne i dochodziło do ataków właśnie ze strony samców na samice, a im zależy na tym, aby te słonie się rozmnażały. Podobno był taki przypadek wcześniej, że właśnie samiec zaatakował samicę, no i niestety nie przeżyła. Mówię, czemu nie chciałem iść do wody? Kurczę, widziałem wielokrotnie słonie, widziałem również w innych krajach. Ogólnie powiem wam tak, w Tajlandii nie wiem, gdzie są dobre sanktuaria. Wiem, że sporo osób jeździ do Chiang Mai. Nie mam pojęcia, jeżeli chodzi o inne sanktuaria, ale porównując te do tych niektórych w Tajlandii, gdzie słonie robią sztuczki, stają na trąbie, robią jakieś fikołki, wygibasy, tutaj tego nie było. Tutaj umycie słonia, nawet nie wolno było na niego siadać, tylko i wyłącznie umyli, słoń gdzieś tam oblał wodą i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zabawę z tym słoniem, więc bardzo fajnie, cieszę się, że mówię, tutaj turyści na nich nie jeździli. Jakie to jest sanktuarium? Oczywiście podam wam nazwę, ponieważ to było organizowane przez nasz hotel, który nazywa się, słuchajcie, Bukit Lawang Ina. Kurczę, tak mi się wydaje, że tak się ten nasz hotel nazywał. Słuchajcie, Tangkahan. Tangkahan Elephant Conservation. Moi drodzy, Tangkahan Elephant Conservation, yes. Tak się nazywa to miejsce i mogą was zawieźć z różnych hoteli z miejscowości Bukit Lawang. Jak ci podobało, kolego? Pierwsza klasa. Tak? Dbają? Żadnego wyzysku, to jest, ja myślę, że to jest pełna symbioza. Tak, ja też mówiłem, że turyści się nie siadali na słoniach i tak, tylko widać było, że... Pięknie, nie? Karmienie, to wszystko nie było takie sztuczne, ani widać, że z przymusu, tylko robią co mogą, żeby gatunek przetrwał tutaj, nie? Także cieszy mnie to. Dzięki klasa, za nie? Wywiadzik. Fajnie, że znaleźliśmy takie miejsce. Bardzo fajnie. Wszystko wyjaśnione. Zobaczcie, tutaj wszystko. Rysunki nawet. Jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, słoń w ciąży. Elephant Education Information Gallery, moi drodzy. A my pomału już idziemy mostem w stronę naszego. Rimakasi Baniak. Thank you so much. Pomału idziemy w stronę właśnie naszego auta, które jest po drugiej stronie rzeki. I mamy jakieś 2,5 godziny, aby wrócić do Bukit Lawang. Zobaczcie, jakie to jest kreatywne, żeby stąd to przetransportować tam i nie iść przez ten most. Tutaj jest pół beczki na takich stalowych linkach. I zobaczcie, przymocowanych tutaj w ten sposób do takiego starego sprzętu. Zobaczcie. Cyk. Strzeląć tu pewnie daje się gazu. No i silnik pracuje i kręci maszyna. Zobaczcie, bardzo śmieszne i fajne zarazem rozwiązanie. Nie wracamy. Słuchajcie, nie możemy przejechać. Jest tak. Tak jest rozkopane, że nie da się przejechać i no mistrzunio musi zawrócić, bo słuchajcie, lało, jak widzieliście wcześniej i niestety trzeba zawracać. Takie są uroki życia w Indonezji. To nie jest tak, że zawsze jest kolorowo, drogi są piękne i wow, idzie sobie do kurortu, resortu i będzie fajnie. Czasami jest, tak jak widzicie, pora deszczowa, moi drodzy. Myślałem, że nie będzie przygód, no ale niestety mordeczki nie są w stanie podjechać. Jest wesoło. Musimy wyciągać linkę. Jak tam?
Nie jedzie? Wow! Wiesz co? Wesoło jest ty, patrz. Trochę się tu wpieprzyło. Ło, pasata. No, nie ma letko, ziomuś. Alina jednie 100%. O, patrzcie, tam zaraz ten błotnik pęknie. Ale wariat wyjechał. Nie do wiary. Moi drodzy, co mogę powiedzieć, jak mogę to podsumować? Udało się bezpiecznie wrócić. Wieczorem już nie szło niczego kompletnie nagrać. Zobaczcie, pogoda pomału dopisuje mordeczki. Pojechały dalej w trasę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki, że udało się spotkać. Pozdrawiam, mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem gdzieś w świecie. Naprawdę fajne miejsce, polecam wam, słuchajcie, Bukit Lawang, czy zrobić jakiś trekking, czy pojechać na słonie, czy po prostu zobaczyć taką typową wioskę tutaj na Sumatrze. Jest fajnie, ludzie są przyjaźni. Postaram się wam w kolejnych odcinkach jeszcze pokazać tutaj wiochę, której wam na dobrą sprawę nie pokazywałem, więc nawet nie wiecie. Ja sam w sumie nawet nie wiem, jak to wszystko wygląda w koło, bo od samego przyjazdu codziennie coś się działo. Dzięki serdecznie za wszystkie, słuchajcie, subskrypcje. Pamiętajcie, jeżeli wam się podoba, możecie poświęcić kilka sekund, żeby kliknąć ten czerwony przycisk subskrypcji, lajka. Moją książkę zakupić również można na przywarski.pl. I to, moi drodzy, tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!